Witam serdecznie. Ten film jest dosyć szczególny, bo oprócz tego, co mam pokazać, to chcę też poruszyć bardzo istotną kwestię. Czasami dostaję wiadomości od na przykład uczniów, ale również i od nauczycieli, którzy twierdzą, że zazwyczaj uczniowie twierdzą, że doświadczenie widzieli i wcale nie jest tak, jak ja opisuję w swoich artykułach albo pokazuję na filmach. I taka sytuacja akurat miała też miejsce teraz i chcę się do niej odnieść, więc najpierw pokażę to, co pokazać powinienem, czyli jak to Ruen reaguje z Bromem, a potem się odniosę do filmu, który miałem okazję zobaczyć, który jest dedykowany właśnie do celów dydaktycznych. A zatem zacznijmy. Ja może pokażę pierwszą planszę. Uczymy się, że toluen w obecności katalizatora, czyli jakiegoś kwasu Lewisa, ulega bromowaniu w pierścieniu aromatycznym i powstaje między innymi jeszcze jako drugi produkt, powstaje jeszcze ten bromowodór. Z kolei w obecności światła reakcja zachodzi inaczej. Podstawieniu ulega atom wodoru w grupie metylowej, czyli po prostu w łańcuchu alkilowym. Stąd też otrzymujemy taki alfa-bromo-toluen, czyli tutaj mamy końcówkę CH2Br i oczywiście też powstaje bromowodór. No to sprawdźmy. Przygotowałem tutaj kilka probówek z toluenem. Do pierwszej z nich dodamy troszeczkę roztworu bromu, ale w rozpuszczalniku organicznym. W rozpuszczalniku organicznym. Jeżeli teraz naświetlimy na przykład ultrafioletem taką próbkę, to zauważymy, że barwa nam bardzo szybko zacznie znikać. O, już widać, proszę zobaczyć, że tutaj, gdzie naświetlam, barwa zanika. Jeżeli naświetlę od dołu, jeżeli przestaję naświetlać, reakcja zdecydowanie zwalnia i obserwujemy odbarwienie. Oczywiście, jeżeli ja zostawiłbym taką probówkę, możemy to zresztą jeszcze zrobić, że cyknę sobie do innej probówki troszeczkę tego roztworu bromu, i zostawimy, no przecież też na świetle, przecież mamy tutaj też źródło światła nad sobą, bo inaczej byśmy tego filmu nie zobaczyli, to też za jakieś kilka minut zaobserwujemy, że ta zawartość nam się odbarwi. W przypadku benzenu nie obserwowalibyśmy odbarwiania się tego roztworu na świetle. Tak się uczymy. Na razie jest to zgodne z tym, czego się uczymy. Ale przejdźmy do planszy kolejnej. Mianowicie przygotowałem tutaj taką przykładową reakcję. Zobaczmy, alkilowanie benzenu chlorkiem metylu, czyli chlorometanem, w obecności chlorku glinu jako katalizatora. Powstaje w tej reakcji toluen i wydziela się dodatkowo chlorowodór. Katalityczna rola tego, w tym przypadku chlorku glinu, polega na tym, że musimy po prostu wygenerować elektrofil. Jest nim kation metylowy. Powstaje po prostu taki kompleks tetrachloroglinowy w tym przypadku i taki anion i przy okazji kation. I ten kation po prostu jest bardzo silnym elektrofilem, będzie atakował pierścień i po prostu powstanie nam ten właśnie toluen. Z kolei w przypadku bromowania wobec kwasu Lewisa, może to też być chlorek glinu, jego rola jest analogiczna. Powstaje taki kompleks, taki anion kompleksowy, tylko że zamiast jednego atomu chloru mamy w tym przypadku atom bromu, również taki anion i elektrofil, którym jest taki właśnie kation brom. Przede wszystkim trzeba pamiętać o tym, że te katalizatory przestają działać w obecności wody. A zatem, jeżeli ja tutaj napiszę plus H2O, to te kompleksy ulegają hydrolizie praktycznie nieodwracalnej i w przypadku na przykład, jeżeli używać chlorku glinu, to w obecności wody jest w stanie się wytrącić nawet wodorotlenek glinu. I przestaje katalizator być katalizatorem. Z tego też powodu nie używa się na przykład hydratu chlorku glinu jako katalizatora, absolutnie, tylko bezwodnego chlorku glinu. Używa się bezwodnych związków, bezwodny bromek czy chlorek żelaza, bezwodny chlorek glinu, bezwodny chlorek cynku. Przejdźmy kawałek dalej. Z powodu, do którego mówię, albo może inaczej zacznę to zdanie. Tutaj przygotowałem też alkilowanie benzenu, w którym otrzymujemy toluen, ale zobaczmy,
metanolem. Metanolem też możemy alkilować benzen na przykład, albo oczywiście inne węglowodory aromatyczne. Ale w tej reakcji drugim produktem byłaby woda. Z powodów, o którym mówię, nie możemy użyć tutaj na przykład chlorku glinu, bo ta woda by nam od razu zdeaktywowała katalizator. Takie rzeczy są możliwe do przeprowadzenia w laboratorium, ale wtedy chlorek glinu czy jakiś inny kwas Lewisa przestaje być katalizatorem, a staje się trzecim substratem. Potrzebujemy go nadmiar stechiometryczny w stosunku do tego alkoholu po to, żeby po prostu ta woda, która tu powstaje, nie spowodowała hydrolizy całego kompleksu katalitycznego. Musi być nadmiar tego chlorku glinu czy innego tam związku. A zatem w przemyśle używa się w takiej reakcji zeolitów, które są niewrażliwe na wodę powstające w tej reakcji. A zatem przejdźmy teraz do naszego przypadku reakcji toluenu, ale z wodą bromową, na świetle i w obecności katalizatora. Jeżeli teraz ja do probówki z toluenem, o proszę zobaczyć, ta probówka też się zaczęła odbarwiać, zdecydowanie widać, że jej barwa jest mniej intensywna. Jeżeli teraz do tej drugiej probówki z toluenem dodam troszeczkę wody bromowej, może nie będę pipetował, tylko dodam wprost z buteleczki, o widać te pary bromu, woda bromowa poszła na dno, szybko to może zakręcę, bo nie, co prawda pracujemy pod wyciągiem, ale mimo wszystko. Poszła woda na dół. Jeżeli tym wstrząsnę, brom ze względu na lepszą rozpuszczalność w mniej polarnym toluenie oczywiście przechodzi głównie do niej, stąd ta warstwa się oczywiście jest ciemniejsza niż w tej chwili dolna. Prawie, że się ta dolna odbarwiła, ale zobaczmy. Jeżeli ja teraz zacznę naświetlać, to ponownie zauważymy szybkie odbarwianie się warstwy organicznej. Jeżeli zacznę naświetlać na dole, to też odbarwi nam się warstwa organiczna, ale woda nie. Widzimy nawet, jak na bieżąco się ten brom rozpuszcza w wodzie i z nią od razu, przepraszam, rozpuszcza się oczywiście w toluenie i na bieżąco z nim reaguje. Po jakiejś chwili oczywiście ten układ też się odbarwi. Tutaj nie jest nic zaskakującego. Ale co w takim razie w przypadku reakcji toluenu z wodą bromową? Z wodą bromową. Co ma być tym katalizatorem? Bromek żelaza albo chlorek żelaza 3? Z powodów, o których przed chwilą powiedziałem, powiemy, że nie. Powiemy, że nie. Taka reakcja po prostu nie miałaby szans zajść, bo po prostu nie powstałby nam kompleks katalityczny w wodnym roztworze. Niektórzy twierdzą, że trzeba tam wrzucić jakieś opiłki żelaza czy tam gwóźdź, bo wtedy to żelazo reaguje z bromem z wody bromowej i daje ten bromek żelaza, czyli właściwy katalizator. I wtedy ta reakcja zajdzie. Ale z tego, co ja powiedziałem, wynika, że ta reakcja zachodzić nie ma prawa. No i rzeczywiście nie ma prawa. A zatem teraz pozwólmy, że ja przejdę do tego, do filmu, do którego się miałem odnieść, dedykowanego właśnie celom dydaktycznym, do wykorzystywania przez nauczycieli między innymi. Nie powiem dokładnie, co to za film, ale wyjaśnię, o co chodzi. Na filmie widzimy, że z probówki z toluenem wprowadzana jest woda bromowa. I wrzucane są opiłki żelaza. Po chwili obserwujemy odbarwienie się układu, obserwujemy oczywiście wydzielanie się też gazu i obserwujemy jeszcze papierkiem wskaźnikowym umieszczonym u wylotu, że wydziela się jakiś generalnie kwasowy produkt gazowy, bo papierek przyjmuje czerwone zabarwienie. I razem świadczy to o tym, że toluen reaguje w obecności katalizatora, czyli tam jest powiedziane, że akurat żelaza z wodą bromową, z bromem oczywiście z wody bromowej, no i przy okazji wydziela się chlorowodór. Zgodnie z tym, co ja powiedziałem, taka reakcja nie ma prawa zajść. No to zobaczmy. Zobaczmy. Po pierwsze, żelazo faktycznie reaguje z wodą bromową, ale reaguje z nią bardzo powoli. Jeżeli ja sobie wsypię troszeczkę opiłków żelaza do właśnie wody bromowej, to praktycznie nie widzimy jakichś specjalnych objawów reakcji. Ta reakcja biegnie bardzo powoli. Z kolei, jeżeli wrzucę
kawałek magnezu, to reakcja, widzimy, zaczyna zachodzić bardzo energicznie i wydziela się też jakiś gaz. Dlaczego ja tam rzuciłem magnez? Dlatego, że na filmie widzimy, pierwsze co przykuło moją uwagę, że wcale to nie są opiłki żelaza, tylko jest to pokruszona wstążka magnezowa. Jeżeli ja wrzucę do tej probówki teraz właśnie magnez, który sobie pójdzie na dno, to tak samo jak na tamtym filmie widzimy, że wydziela się gaz, co zdaniem lektora świadczy o zachodzeniu reakcji z bromem, że to jest ten bromowodór. To nie jest prawda. Roztwarza nam się magnez po prostu w wodzie bromowej. Wydziela się tutaj między innymi wodór. Układ się oczywiście za jakiś czas odbarwi w związku z tym zanikiem bromu. Dalej dowiadujemy się, że papierek umieszczony u wylotu barwi się na kolor czerwony, co świadczy o tym, że wydziela się bromowodór. Proszę Państwa, sprawdźmy jeszcze jedną rzecz. Ja tutaj umieszczę u wylotu tego naczynia z wodą bromową zwilżony papierek. Proszę, barwi się na czerwono. Wcale nie musi zachodzić reakcja, w której wydziela się bromowodór, na przykład w jakiejś tam reakcji bromowania toluenu, żebyśmy wykryli ten bromowodór. Dlaczego? Bo nie pamiętamy o jednej rzeczy zazwyczaj, że brom ulega częściowej reakcji dysproporcjonowania w wodzie, dając dwa kwasy, z czego jeden mocny. Jeżeli ja tam wrzucę magnez, to ten magnez mi będzie reagował i z bromem, i z kwasem. Więc będzie się wydzielał też oczywiście przy okazji wodór, który mamy tutaj okazję widzieć. Po prostu samo doświadczenie jest sfabrykowane. Cały film, po prostu to doświadczenie w filmie jest sfabrykowane. Dlaczego ja tym mówię? Proszę Państwa, to nie jest niebezpieczne, kiedy ktoś żyje błędnym przekonaniem, że coś zachodzi. Niebezpiecznie jest dopiero wtedy, gdy ktoś jest tak silnie przekonany, że ta wiadomość, ta informacja jest prawdziwa, że dopuszcza się oszustwa po to, żeby udowodnić na siłę, że ta reakcja niby zachodzi, a nie dopuszcza do siebie, że być może jest w błędzie, że jest to być może błędna informacja w podręcznikach. To właściwie wszystko, co chciałem powiedzieć. Dziękuję za uwagę. Mam nadzieję, że ten film spełni swoją rolę dydaktyczną i że raz na zawsze uda się potwierdzić, że toluen nie reaguje z wodą bromową w obecności katalizatora. Reaguje co najwyżej na świetle. A przynajmniej jeżeli miałby to być jakiś katalizator, to odporny na wodne środowisko. Jakiś tam chlorek glinu czy chlorek żelaza 3 czy bromek nie działają w obecności wody, a zatem z wodą w wodzie bromowej nie mogą absolutnie tej reakcji katalizować. Okej, to jeszcze raz dziękuję, pozdrawiam i do zobaczenia w następnym filmie.